Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie widzieli. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wylewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi i módl się do swego Ojca, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Przekraczając bramę Środy Popielcowej, wchodzimy w czas Wielkiego Postu. Rozpoczynamy duchową drogę 40 dni, która prowadzi do bezpiecznego celu, jakim jest Pascha Chrystusa, czyli Jego zwycięstwo nad śmiercią. Kluczem do zrozumienia, jak działać, aby osiągnąć prawdziwe szczęście i życie wieczne, jest Słowo Boże. To ono zachęca nas do szczerego nawrócenia. W świetle Słowa Bożego łatwiej nam zrozumieć, że częste wypominanie innym i sobie słabości, grzechów, niczego nie zmienia. Jedynie nas rozdrażnia, upokarza i zniechęca. Prawdziwa przemiana życia zaczyna się od stanięcia w prawdzie i szczerości wobec siebie. Słowo Boże zachęca więc nas dzisiaj do lepszego wykorzystania trzech dobrze nam znanych środków, jakimi są modlitwa, post, jałmużna. Nie pozwólmy, by ten błogosławiony czas upłynął bezowocnie. Prośmy Pana, aby pomógł nam wejść na drogę prawdziwego nawrócenia. Porzućmy egoizm i zapatrzenie się w siebie, a wpatrujmy się w Jezusa. Zbliżmy się też do braci i sióstr znajdujących się w trudnej sytuacji, dzieląc się z nimi naszymi duchowymi i materialnymi dobrami. Pamiętajmy, że moc tkwi w tym, co nam wyznacza Jezus Chrystus, a On zachęca nas do modlitwy, do praktykowania postu i do jałmużny.